Dzień dobry, Boberek w nowym, tym razem weekendowym vlogu. Dzień dobry. Co robimy? No właśnie, słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy w samochodzie i tak dzisiaj zaczynamy ten vlog, bo weekend. Tak, weekend, dzisiaj jest piątek, weekendu początek, my właśnie w trasie i jedziemy w jedno z naszych ulubionych miejsc, trochę się zrelaksować, odpocząć, ale jeszcze wam nie powiem gdzie, zobaczycie dopiero na miejscu. Dlaczego nie powiem? Na razie jeszcze nie, ale wiecie co mi się przypomniało właśnie? Kobra. No, Kobra jest w Wrocławiu. No właśnie, słuchajcie, kto pamięta słynną Kobrę? To był dopiero hit. Też jeden Kobra z na... non è un serpente. Tak, jeden z naszych weekendowych wypadów, wtedy akurat do Wrocławia, ale tak mi się przypomniała ta Kobra. Zawsze jak jesteśmy w takiej trasie, że gdzieś jedziemy na weekend gdzieś w Polsce, to zawsze mi się przypomina Kobra, to był po prostu hit. To był hit. Massimo i jego Kobra na ulicy. No ale dobra, słuchajcie, jedziemy, a jak dojedziemy na miejsce, to pokażę wam, gdzie się zatrzymamy na najbliższy czas. Czy wy też tak macie, że podczas podróży zatrzymujecie się w maku, między innymi na frytki? Dajcie koniecznie znać. My właśnie szybki, mały taki, powiedziałabym, obiadek i lecimy dalej w trasę. Dotarliśmy do naszego miejsca przeznaczenia, czyli do hotelu Corona Spa and Wellness pod Lublinem. Kto śledzi moje vlogi od dłuższego czasu, ten doskonale wie, że często tutaj przyjeżdżamy i to jest nasz kolejny raz. Bardzo lubimy to miejsce z kilku względów. Po pierwsze, jest tutaj niesamowicie przyjemna, miła obsługa. Zarówno panie w recepcji, panie w spa. Przy okazji pozdrawiam panią ze spa, która mnie poznała już po raz kolejny. Kto jeszcze? Obsługa w restauracji. Naprawdę, słuchajcie, tutaj jest na wielkim poziomie. Bardzo miłe osoby, miła obsługa, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, hotel ma przepiękny ogród. Jeśli mi się uda, to jutro wam go pokażę, jak ono wygląda. Niestety pogoda w Lublinie przywitała nas deszczem. W Warszawie piękne słońce. Zostawiliśmy to słońce w Warszawie. No i okazało się, że mamy deszcz, więc mam nadzieję, że jutro pogoda będzie w miarę fajna, bo chcielibyśmy pojechać do centrum, do Lublina. Więc piękny, przepiękny ogród. Poza tym, słuchajcie, tutaj w restauracji jest tak niesamowicie dobre jedzenie, że właśnie dzisiaj zostajemy i będziemy tutaj jeść kolację. No i jeszcze jedna ważna opcja. Spa, które się znajduje na terenie tego hotelu. Super. Naprawdę, jeśli chodzi o zabiegi i cały ten kompleks, gdzie znajduje się basen, gdzie znajduje się jacuzzi, gdzie są sauny. Jutro zabiorę ze sobą kamerę i spróbuję wam pokazać. A tak w ogóle, to chciałam wam powiedzieć, że przyjechaliśmy kilka godzin temu. I już troszkę odpoczęliśmy. Już skorzystaliśmy ze strefy spa. Jak widać, moje włosy są trochę mokre, pofalowane, ale to nie szkodzi. Przebrałam się i schodzimy właśnie za moment na kolację. Już przeglądałam nawet karty i powiem wam, że same pyszności. Także jeśli chodzi o pobyt tutaj w hotelu, naprawdę bardzo wam polecamy. Oczywiście to nie jest jakieś miejsce luksusowe, ale słuchajcie, my lubimy jeździć do takich miejsc, właśnie jak hotel Corona.
Nie są to miejsca mocno oblegane przez influencerów, promowane i nie tylko. Nie są to miejsca, w których widać luksusy na każdym kroku i czasami człowiek nawet głupio się w tym wszystkim czuje. My lubimy takie kameralne miejsca, gdzie możemy się czasem schować, gdzie możemy odpocząć, gdzie no, nikt mnie nie zna. Chociaż tutaj nie do końca, ale naprawdę zawsze odpoczywamy w hotelu Corona i zawsze dobrze wspominamy to miejsce i dlatego też regularnie tutaj wracamy. No dobra, idę sprawdzić, czy Max jest już gotowy i czy możemy zejść na kolację i zaraz Wam też pokażę, co jest w daniach, w karcie dań i co tutaj takiego pysznego można zjeść. No i dobrze, jesteśmy już w restauracji i zaraz Wam powiem, co zamówiliśmy. Bierzemy na początek na przystawkę tatar, spróbujemy. Później ja będę jadła gnocchi z kaczką. Max sobie wybrał polędwiczkę wieprzową. No i później może jakiś deser. No i przyszedł tatar. Patrzcie, jak pięknie podany. No dobrze, kochani, przyszedł deser. Patrzcie, suflet czekoladowy z płynną czekoladą, lody z bazylii, pyszności. No to się nazywa żyć, nie umierać. Wieczorna pielęgnacja, czas start. Pokażę Wam tak szybko, co ze sobą zabrałam. Lumispa Ajo, którą dała mi do przetestowania Krysia. Zobaczcie, ta różowa wersja Rose Gold. Jest po prostu przepiękna. Dzisiaj będą pierwsze testy. Zanim użyję Lumispa Ajo, oczywiście zmywam pierwszą warstwę mojego makijażu przy pomocy tego oto masełka od Bandy. Czekajcie, wyostrzę. Tak jest. Anti-dark spot, czyli jest to emoliencyjne masełko do demakijażu z kurkumą. Zresztą bardzo fajne. Później mamy Lumispa. Później mamy żel do Lumispa z East Clinical, następnie tonizacja i taka miniaturka toniku od marki Sisley, a następnie dwa produkty pielęgnacyjne i zabrałam ze sobą tylko i wyłącznie krem pod oczy peptydowy od marki Slavia. Bardzo, bardzo lubię ten krem. Zresztą kto mnie ogląda, kto mnie śledzi w mediach społecznościowych, doskonale o tym wie. Stosuję zwłaszcza wieczorem, a teraz na weekend wieczorem i rano. I nowość, która pojawiła się w ofercie marki Slavia, czyli ceramidowy krem do twarzy. Stosuję na razie dosłownie może kilka dni wieczornej pielęgnacji, ale bardzo też lubię w porannej pielęgnacji, bo super nakłada się na niego krem z filtrem, który aktualnie stosuję. Na razie testuję w wieczornej pielęgnacji tak bardziej intensywnie, zobaczymy jak się sprawdzi, ale wiecie co, skóra jest po nim naprawdę bardzo, bardzo fajna. Pachnie ładnie, delikatnie, przyjemnie, chociaż nic nie przebije mojego ulubionego zapachu z kosmetyków marki Slavia, czyli peptydowego kremu na noc. Tamten to po prostu wymiata, ale ten też jest całkiem ładny. No i ma bardzo fajną konsystencję, taką przyjemną, treściwą, bardzo dobrze pracuje na skórze. No i skład. No, słuchajcie, skład. Jest po prostu genialny, ale na razie nic więcej Wam nie powiem na temat tego kremu, bo tak jak mówię, stosuję, testuję i sprawdzam. Za jakiś czas wyrażę na jego temat pełną opinię. Także krem na noc i będzie też jutro rano. Tak wygląda, słuchajcie, moja pielęgnacja wyjazdowa. Dwa produkty od marki Slavia. Demakijaż obowiązkowo. No tutaj mam jeszcze lakier do włosów. Tak, zresztą mój ulubiony. I tyle. To ja biorę się za wieczorną pielęgnację, zrobię sobie jeszcze herbatkę i widzimy się jutro rano, czyli za chwilę. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. Kolejny
kolejny dzień, czas zacząć. My już jesteśmy po śniadanku, jak widzicie, wyszykowani w samochodzie i uderzamy do Lublina. Ale wczoraj pogoda nie za ciekawa. Dzisiaj jest trochę lepiej, w sensie nie pada deszcz jeszcze, ale jest zimno. Gdzie to lato? Gdzie jest to lato, ja się pytam. Na Italię. No, we Włoszech chyba. Na Italię. Tutaj nie ma. No, tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj. Dzisiaj. Ale słuchaj, sprawdzałam przed chwilą, w Warszawie też taka pogoda nie całkiem, całkiem, tylko cieplej. U nas jest w tej chwili 15 stopni. Ale dobra, my mamy samopoczucie dobre. Plany na dzisiaj fajne. Jedziemy do Lublina i zabieramy was ze sobą. O! I can hide. A po spacerze na Starym Mieście trzeba coś zjeść. Massimo zamówił sobie stek. Na menu przyszły szaszłyki. I jeszcze czekamy na łódeczkę z jajkiem. Smacznego, kochanie. Dziękuję. Słuchajcie, obiad jak zawsze był przepyszny, ale wracamy do naszego hotelu. Pączkami! Nie mogliśmy się powstrzymać, kupiliśmy sobie pączki. Będą na podwieczorek. Gotowa do wyjścia w szlafroczku, lecimy na spa. Mamy masaże, mamy czas relaksu. Zabieram ze sobą kamerę i od razu też pokażę wam, jak wygląda właśnie ta część spa i jak będziemy się relaksować. No, może tak odrobinkę, odrobinkę. Powiem wam tak, wczoraj poszliśmy na spa,
na basen, zrelaksowaliśmy się totalnie. Ja już później odstawiłam kamerę i stwierdziłam, że już sobie zrobimy taki czas tylko dla nas, bez kamery, bez zdjęć, bez niczego, prywatnie. Relaks prywatny, tak. Sentymentalny. Dokładnie tak. Romantyczny. Romantyczny. Ale jestem pomarańczowa, słuchajcie, tak bije jakoś światło od tego mojego dresu, że wyglądam na taką pomarańczową. Ale jest już niedziela, czas wracać do domu. Zgoda. Koniec weekend. Tak, koniec weekendu. Koniec spa, koniec relaks. Zgoda. Widzicie go? Naprawdę szkoda. No szkoda, że pogoda nam nie dopisała. Gdyby nam dopisała pogoda, to pewnie byśmy jeszcze gdzieś pojeździli. Pogoda nam fajnie. Bello quando ti rilassi. Capito? Basen, sauna, piscina, come si dice, idromassaggio, massaggio. Tak, Massimo ma rację. Pogoda tam, wiecie, swoją drogą, ale dla nas najważniejszy był relaks. Tak, żebyśmy sobie odpoczęli, posiedzieli w strefie spa, popływali, posiedzieli na jacuzzi, masaże i tak dalej, więc dla nas było to najważniejsze, żebyśmy spędzili po prostu czas razem i tak się też stało, było naprawdę dobre jedzenie, pyszne jedzenie, co w restauracji hotelowej. Tylko weekend. Właśnie szkoda, że weekend tak szybko się kończy i trzeba zacząć nowy tydzień, ale... Dobra, robimy następny raz. Tak. Chciałam wam powiedzieć, że mamy plany na następny wyjazd. Organizuję na drugi tydzień, nie wiem, drugi tydzień, dwa tydzień. No na razie nic nie mówmy. Tak, tak, nie mówmy. Będziemy... Tak, będzie niespodzianka. Będzie niespodzianka, mamy już plany na następny wyjazd. Także super, już nie możemy się doczekać. A teraz wracamy do domu. Do pipety. O, już się za nią stęskniłam, do pipety naszej, która na nas czeka. Także dziękujemy wam, kochani, za to, że byliście po raz kolejny z nami. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten nasz vlog wyjazdowy. I widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Buziaki, pa! Buziaki, pa! Coś nowego.